Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Spis, a z wykształcenia jestem architektem i po ponad 10-letnim doświadczeniu tutaj dołączyłem do zespołu ELC Design, w którym już ponad rok rozwijamy tematy związane z BIM-em i z tym wszystkim, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A ten temat, który poruszymy w pierwszej kolejności, czyli ta pierwsza, tak naprawdę pierwszy nasz panel dotyczy właśnie korzyści biznesowych z BIM dla inwestora. Jest to taka tematyka, którą rozpoczniemy od bardzo takich ogólnych założeń, które BIM nam tutaj daje, a przejdziemy do takich bardzo konkretnych przykładów, o których będziemy mogli sobie porozmawiać też łącznie na przykładach, które tutaj kolega Jarek Szpytowski nam też przedstawi. Mam nadzieję, że tu wszystko jest widoczne. Czy ktoś mi może potwierdzić, czy prezentacja jest widoczna na ekranie? Widać. Jest ekran. Dobrze, dziękuję. Przepraszam za tą przerwę. W takim razie, tak jak wspomniałem, tutaj korzyści biznesowe z BIM. Rozpoczniemy pracę od tutaj jakby tą naszą prezentację od założeń związanych z tym, czym BIM tak naprawdę jest i czym ten BIM powinien być dla inwestora, w jaki sposób jesteśmy w stanie z tego skorzystać jako zamawiający projekty i potem realizujący te projekty w zależności od układu związanego z tym, kto jest wykonawcą, kto jest projektantem i kto tak naprawdę z tego, na jakim etapie jest w stanie skorzystać. Tak więc rozpoczynając jakby od tego głównego założenia, czym tak naprawdę dla nas jest BIM, bo tych definicji na pewno Państwo już słyszeli też bardzo wiele. One mogą być w bardzo różny sposób formułowane z różnego punktu widzenia, one mogą być budowane i tak naprawdę to, czym ten BIM jest, w zależności od tego, gdzie go wykorzystujemy, też różnie jest przedstawiane, ale taka esencja, która tu powinna przyświecać jakby temu, co chcemy wspólnie opowiedzieć, to jest ten proces wykorzystania informacji. Czyli to jest ta informacja, która tak naprawdę tutaj gra kluczową rolę względem modelu, który jest budowany w tym procesie. I tutaj przede wszystkim chodzi głównie o to właśnie połączenie tej sprawy związanej z geometrią, która jest kojarzona jakby z modelem, czyli przejście z filozofii pracy z projektem i z inwestycją z poziomu płaskich rysunków, jakichś tam opracowań, które w pojedynczy sposób składają się na całość tego opracowania, którym jest projekt i różnego rodzaju dodatkowe opracowania, które pomagają nam w realizacji. Przechodzimy aż przez kwestię modelu, która się kojarzy głównie ze sprawami wizualnymi, czyli z pewnymi pomocami tak naprawdę w projekcie, które do tej pory używaliśmy ich w ramach różnych analiz wizualnych, czy też po prostu obrazków pod kątem marketingu. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy to wszystko jest spięte tą całą warstwą informacji, która się znajduje jakby w parze, jest synchronizowana z tą całą zawartością graficzną, nazwijmy to, z której składa się ten nasz projekt. No i prawda jest taka, tutaj ten kolejny slajd ma na celu pokazać w taki bardzo obrazowy, ale też dobitny sposób, jak bardzo tak naprawdę w takim poprawnym wykorzystaniu tego wszystkiego ten model, czyli ta geometria, to nazwijmy to ta grafika, która jest gdzieś efektem pracy różnych stron jakby projektu, czyli różnych części zespołu, który realizuje dane zadania. Ta graficzna część to jest tylko coś, co troszeczkę tu wystaje nam nad tą taflę wody. Tak naprawdę te dane w takim poprawnym procesie stanowią większość tak naprawdę tej treści w naszym projekcie. I też oczywiście są pewne wyzwania, które powodują, że tych danych może być za wiele i to też musimy odpowiednio do tego podejść, żeby ten stosunek tego jednego do drugiego był odpowiedni, tak żebyśmy nie utonęli w
tych danych, które mogą być trochę przesycone. No tak swoją drogą, o tym będziemy rozmawiać trochę później, ale tu znowu na kolejnym slajdzie tutaj skupiamy się na tej esencji, czyli przechodzimy tak naprawdę historycznie, nazwijmy to historycznie ze względu na to, że tak naprawdę jesteśmy związani z tym od początków jakby istnienia branży budowlanej i tego wszystkiego, z czym się zmagamy na co dzień. To wszystko wyrosło oczywiście z jakichś tam rysunków, które były wykonywane w różny sposób. Potem przy pewnej rewolucji komputerowej przeszliśmy w trochę szybsze i sprawniejsze edytowanie i wprowadzanie tych rzeczy w komputerze, ale tak naprawdę ta filozofia przedstawienia różnych elementów naszego projektu, inwestycji, no bardzo się nie zmieniła od tego czasu, jak panowie i panie kiedyś siedzieli i rysowali to wszystko na kalkach na stole. No i tak naprawdę zaczęło się oczywiście szybko dziać w momencie, kiedy przeszliśmy do już bryłowego zastosowania, ale nazwijmy to też niczym nowym, bo kiedyś też powstawały modele fizyczne, do dzisiaj powstają wszelkiego rodzaju makiety, też pomagają jakby w sposób przestrzenny przedstawić różne części tego, z czym, co potem ma być zrealizowane. Niejednokrotnie takie budowy historycznie w ogóle były wykonywane z modeli w jakiejś tam skali. Ale tu przechodzimy jakby do tego trzeciego stadium, które polega na tym, że tutaj jest to przedstawione za pomocą właśnie takich symbolicznych klocków Lego, które znamy wszyscy. Jest tutaj klocek, który wygląda bardzo podobnie jak w tym drugim etapie, ale jest tu tak symbolicznie przypięta do niego pewna warstwa danych, które charakteryzują ten konkretny element, czyli dzięki temu, że za tą grafiką leży cała warstwa bazy danych, która opowiada o tych wszystkich elementach wszelkiego rodzaju informacje, mamy do dyspozycji właśnie pewne parametry, które dają nam szansę na wykorzystanie ich na różnych etapach projektu w różny sposób, czyli te dane są dostępne w ramach tego spójnego, co najważniejsze, opracowania. Czyli ten BIM daje nam szansę na to, żeby jednoznacznie stwierdzić, że te wartości pewnych tam parametrów wielkości, pewne jakieś tam koszty, opisy, specyfikacje, wszystko jest spięte z konkretnym obiektem i nie trzeba tego jakby szukać i synchronizować, aktualizować pomiędzy różnymi opracowaniami, które w jakiś tam inny sposób powstały i dotyczą tego samego elementu, bo są tylko jakąś tam, jest to jakieś tam przedstawienie pewnych tych części. Tak więc porozmawiamy sobie teraz o korzyściach, które ta cała sytuacja nam tutaj daje, czyli dlaczego to tak powinno być i dlaczego to jest dla nas korzystne, że jakby dołożymy tego trudu do całej roboty i nasycimy właśnie ten model odpowiednimi ilością danych i stworzymy go zgodnie z tymi właśnie zasadami, tak żeby mieć to wszystko w jednym miejscu i żeby to była po prostu jedno opracowanie, które składa się na ten BIM na różnych jakby etapach tej inwestycji. W etapie projektu możemy wyszczególnić kilka poszczególnych takich korzyści, które zaczniemy od tego, że możemy doprowadzić do łatwiejszego zrozumienia projektu w takim sensie, że korzystając jakby z płaskich rysunków, na różnym etapie spotykamy się z tak naprawdę różnym odbiorcą tego opracowania, bo tak naprawdę na przestrzeni inwestycji mamy do czynienia z klientem, z inwestorem niejednokrotnie, który ma swój jakiś tam sztab inżynierów, ale też są osoby decyzyjne, które niekoniecznie są jakby na takim poziomie technicznym, który daje szansę na zinterpretowanie bardzo takich szczegółowych technicznych rysunków i możliwość wykorzystania tej technologii, w której jesteśmy w stanie przedstawić w bardzo różny sposób graficznie też te elementy, które składają się na projekt, jesteśmy w stanie pokazać w trochę łatwiejszy, przyjemny sposób, oddziałujący też na wyobraźnię, tak naprawdę z czego się tutaj to składa. Kolejny taki scenariusz to są wszelkiego rodzaju jakieś tam konsultacje projektów względem
miasta, jakieś tam konsultacje na etapie projektu budowlanego, czyli konsultacje z, gdzieś tam ze społecznością w ramach niektórych projektów, też mając jakby takie narzędzia do pokazania tego w sposób, który daje nam szansę na takie obrazowe, graficzne przedstawienie bez potrzeby tak naprawdę tworzenia dodatkowych grafik, które po prostu no, zajmą dodatkowy czas i przestaną być za chwilę aktualne. Mamy jakby do dyspozycji tego typu zastosowanie. Lepsza komunikacja tutaj pod kątem, to też jest taki obrazek, który może pokazuje tą sytuację, o której przed chwilą mówiłem, czyli jakaś taka teoretyczna gdzieś tam czasem konfrontacja pomiędzy stronami, które zupełnie niekoniecznie są technicznymi stronami, ale mają do dyspozycji różny materiał, który jesteśmy w stanie stworzyć na podstawie tych naszych opracowań. No i tutaj też lepsza komunikacja pod kątem właśnie wykorzystania różnego rodzaju technologii. A tutaj za jakiś czas będziemy też mówić o profilu różnych usług związanych z chmurowym wykorzystaniem tak zwanego BIM 360 w Autodesku, gdzie jesteśmy w stanie na różnych urządzeniach i różnym poziomie jakby zaawansowania użytkowników tak naprawdę dojść do pewnej informacji, która jest wspólna dla wszystkich uczestników jakby projektu lub w zależności od roli, którą dana osoba gdzieś tam może spełniać. Kolejna kwestia jest związana z, już tak bardzo projektowo z dokumentacją. To jest taki temat, który oczywiście od lat gdzieś tam się kołacze po różnych środowiskach tutaj w naszej branży budowlanej, związany z jakimiś tam standardami i no, czasem narzucanymi z góry, ale też oddolnie promowanymi rozwiązaniami, żeby zastąpić jakby tą dokumentację, która funkcjonuje względem realizacji budów, urzędów, a więc względem takiej tradycyjnej dokumentacji papierowej, którą znamy wszyscy bardzo dobrze i mamy jej zawsze naokoło bardzo dużo. Tutaj właśnie mamy takie porównanie tego, co ten BIM nam daje pod tym kątem, bo tak naprawdę ten papierowy rysunek dalej gdzieś funkcjonuje, często na budowie. Mamy bardzo wiele przykładów, niestety zwłaszcza z zachodu, ale u nas też tych przykładów już jest kilka takich poważnych, gdzie no tak naprawdę mamy totalne zastąpienie już takiej tradycyjnej papierowej dokumentacji, nawet na budowie też w ramach realizacji poszczególnych prac, już elektronicznym wykorzystaniem tego, co daje nam właśnie ta dokumentacja w formie modelu, który jest w stanie być zinterpretowany w sposób właśnie graficzny, tabelaryczny, z którego można wygenerować bardzo różną ilość informacji. Można sobie dorobić widoki, przekroje, które są potrzebne akurat na dane miejsce, uzupełnić pewne informacje i przede wszystkim zadać pytania do tych elementów. Do tego za chwilę też będziemy wracać. Więc szansa tej cyfrowej dokumentacji, ale nie tylko w tej formie, że zamiast tych papierowych wydruków mamy cyfrową wersję, czyli mamy tego PDF-a czy tam plik DWG, z którego po prostu ten wydruk został wykonany. To jest jakby pierwszy krok, o który już gdzieś tam wspólnie wszyscy walczą od dłuższego czasu. No ale mamy tak naprawdę tą dokumentację w formie tej prawdziwej wersji BIM-u, czyli jesteśmy w stanie przez różne metody, różne technologie oglądać to na bieżąco w danym miejscu. A do tego też za chwilę będę wracał, jakie są tutaj tak naprawdę możliwości. Ta komunikacja, znowu o której wspominałem wcześniej, to jest też na odpowiednim momencie komunikacja z projektantem, czyli w roli zamawiającego lub inwestora mamy szansę tak naprawdę uczestniczyć bezpośrednio w procesach związanych z koordynacją, czyli wykorzystanie tych technologii, które jesteśmy w stanie wdrożyć w ramach BIM-u, możemy sobie wykorzystać już na bieżąco w kontroli tego, co się dzieje w projekcie, na zasadzie opiniowania różnych rozwiązań lub zgłaszania pewnych własnych uwag czy pomysłów, aż po taką no, już konkretną koordynację, która polega na
odnajdywaniu miejsc problematycznych, bezpośrednich kolizji pomiędzy geometrią różnych elementów i dzięki temu, że mamy tak naprawdę szansę spiąć to wszystko w ramach chmurowych opracowań, które wzajemnie wymieniają się tą informacją, jesteśmy w stanie na bieżąco komunikować się z projektantem na zasadzie konkretnych problemów, widoków oznaczonych konkretnym numerem, opisem i tak naprawdę śledzić też te zmiany, czyli jest to obustronna komunikacja, która może bardzo szybko zastąpić setki spotkań, na których lecimy po liście problemów z Excela i tak naprawdę budujemy tylko kolejne listy, na które ktoś potem musi odpowiadać. Tutaj możemy to robić na bieżąco w modelach, które są po prostu udostępniane przez projektanta. W najnowszej wersji jesteśmy w stanie to komentować, sprawdzać, jaki jest postęp zmiany tej kolizji danej czy jakiegoś innego problemu. No, w dzisiejszym świecie, który nas zastał od niedawna, też to są rzeczy, które bardzo przyspieszają pracę pod kątem właśnie tej naszej odległości, która się teraz zwiększyła między osobami, czyli jesteśmy w stanie w online bardzo dużo takich rzeczy powyłapywać nawet bez kontaktu przy stole rysunku i jakby wymyślaniu różnych rozwiązań na dane miejsce, bo po prostu każdy może tutaj dopisać swoją historię jakby danego miejsca. A tutaj właśnie kontynuując temat tej koordynacji, mamy do dyspozycji narzędzia, które dają nam szansę na wyłapanie bezpośrednich kolizji geometrii konkretnych elementów, czyli zakładając zasady, które dotyczą tego, jakie elementy, z jakimi jesteśmy w stanie, chcemy sobie w danym momencie sprawdzić, czyli na przykład sprawdzamy instalację elektryczną z mechaniczną lub konstrukcję z instalacjami rurowymi, czy jakikolwiek tam schemat sobie akurat będziemy rozpracowywać, ustalamy tolerancję tego, co jest już błędem, a co jeszcze jest do pominięcia, czyli jeśli ustawimy to na 0 mm, nazwijmy to, no to tak naprawdę każde ślizganie się elementów po sobie, jeśli tylko cokolwiek się tam będzie stykać, jeszcze jest w porządku, jeśli tylko wejdzie jakkolwiek pomiędzy siebie, już jest błędem, ale najczęściej wykorzystuje się jakieś konkretne tolerancje, które jakby niwelują takie problemy kosmetyczne w modelu, różne stykanie się na przykład izolacji pomiędzy rurami, różne są zasady, które w różnych przypadkach stosujemy pod kątem dobrania odpowiedniej tolerancji, tak żeby nie znaleźć tysięcy kolizji, które tak naprawdę realnie na budowie są nieistotne. Również pracujemy z pewnymi wyjątkami, czyli na przykład umawiamy się na to, że rurki choćby ogrzewania, które lecą w ścianie murowanej, które są wykonane w jakiejś tam bruźnie, nie będą stanowić na przykład kolizji istotnej dla nas w modelu, więc tego typu kolizje się oznacza jako zaakceptowane, które rozumiemy, że są po prostu pewnym uproszczeniem w modelu i są do zignorowania. Dlatego taki proces też występuje jakby wielostronnie, czyli i projektant, i jakby każdy typ projektanta, każda osoba, która uczestniczy w tym projekcie, jest w stanie się jakby tutaj odpowiednio zająć tym, czym ma się zająć, i też osoby, które mogą wprowadzać tego typu potem uwagi do takich raportów, też mogą być z różnego szczebla jakby inwestora, wykonawcy lub właśnie projektanta. Kolejne zagadnienie jest związane z kosztem wprowadzania zmian w projekcie. Tutaj, tak jak przeskoczyliśmy kiedyś z rysowania na kalkach elementów, które były symbolicznie liniami oznaczone, umawialiśmy się na to, że dwie grubsze linie z odpowiednim kreskowaniem pomiędzy będziemy traktować jako ściana. Potem przenieśliśmy to tak naprawdę w świat komputerowy, czyli AutoCAD i podobne programy dały nam szansę na zautomatyzowanie tego wszystkiego i już przestaliśmy gumować rysunki, drapać tusz z kalek, po prostu łapało się pewne elementy, przesuwało, usuwało i mieliśmy tyle tańsze jakby realizowanie tego rysunku. No i tak samo wprowadzenie pewnych zmian stało się dużo, dużo szybsze, bo jesteśmy w stanie to wszystko bardzo sprawnie zmienić bez jakby potrzeby usuwania i przerysowania pewnych elementów. No i tutaj wchodzimy tak naprawdę w kolejną warstwę tego, co daje nam to projektowanie w
przestrzeni, jakby, czyli sam fakt, że jest to model przestrzenny, to przesunięcie każdej ściany, przesunięcie każdej sztuki drzwi powoduje zmianę w klasycznej dokumentacji, na przykład w 5, 6, 7 rysunkach i 3 zestawieniach różnych materiałów, elementów, jak stolarka i tak dalej. Tutaj dzieje się to wszystko automatycznie i w czasie rzeczywistym, czyli przesuwanie ściany, przesuwanie drzwi, powiększanie otworu drzwiowego, ze względu na to, że powiększyliśmy jakiś tam typ drzwi i światło przejścia zmieniło się odpowiednio. Wszystkie te informacje zostają w aktualnym stanie, od razu możemy je obserwować na poziomie tutaj na przykład tabeli obok, tu jest to związane z zestawieniem pomieszczeń, czyli zmiana pozycji tej ściany zmienia od razu powierzchnię pomieszczenia i wszelkich innych rodzajów informacji, które tego dotyczą. A weryfikacja zmian w projekcie, tutaj mamy trochę narzędzi też związanych, dalej jeszcze będę rozmawiał o tym naszym BIM 360, czyli tych chmurowych rozwiązaniach pod kątem jakby wymiany informacji w projekcie. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia, które po prostu śledzą tu w tym przykładzie zmiany, czyli są cztery, to te czerwone elementy, są cztery elementy usunięte z projektu, 152 zostały dodane, 49 żółte zostały zmodyfikowane. Jesteśmy w stanie w różny sposób narzędziami podsumować to, co się aktualnie dzieje w tym naszym projekcie. Aż po znowu narzędzia związane z analizą w przestrzeni jakby naszego projektowania na różnym etapie, w zależności też od funkcji obiektów i też branży, o której mówimy, wykonujemy szereg różnych analiz, które musimy wykonać, żeby podejść do projektowania lub musimy spełnić pewne wymogi z warunków technicznych stawiane naszym budynkom, jeśli chodzi o formalne spełnienie pewnych przepisów. Tutaj jest przykład analizy wiatrowej, czyli parcia wiatru, na konstrukcję. Jest to jeden jakby z przykładów wykorzystania bezpośrednio tego modelu, który projektujemy w ramach opracowań na przykład projektu budowlanego. Jesteśmy w stanie go bezpośrednio wykorzystać do szeregu różnych analiz pod kątem też nasłonecznienia i różnego rodzaju przypadków związanych z tym, co się tutaj musi wydarzyć, żeby ten projekt był w pełni jakby sprawdzony pod kątem tych różnych wymagań. Aż oczywiście do takiego zagadnienia, które mówi o jakby jakości dokumentacji. Tutaj jest oczywiście jakaś tam grafika, która pokazuje różnorodność różnych opracowań, ale tak naprawdę mając do dyspozycji tą pełną bryłę tych wszystkich elementów, które się składają na nasz budynek, mamy do dyspozycji różne możliwości, które są wynikiem tego, że to jest pełna bryła obiektu i wszelkie rozwiązania, które sobie zaplanowaliśmy z naszym projektantem, są w stanie tak naprawdę tutaj być przekazane w formie bardzo różnego rodzaju skomplikowanych rysunków, czyli aż po pewne detale trójwymiarowe, gdzieś tam fragmenty aksonometrii, wizualizacje oczywiście i wszelkiego rodzaju przekroje, rzuty, które by wymagały tak naprawdę godzin, dni wykreślania, tak żeby była szansa na pokazanie ich inwestorowi czy wykonawcy. I na różnym etapie po prostu jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć maksymalnie dużo, żeby pewien jakiś tam zamysł projektowy został zrozumiany. Lub też czasami to wpływa na jakieś tam decyzje finansowe, że coś po prostu się sprzeda w momencie, kiedy jesteśmy w stanie to odpowiednio pokazać. A ważna też na etapie projektu oczywiście jest ta sfera związana z liczbami, które wynikają z danego projektu, czyli wszelkiego rodzaju zestawienia pod kątem kosztorysów, przedmiarów. Tutaj BIM tak naprawdę jest najlepszy pod kątem bycia aktualnym ze wszystkimi rysunkami, które widzimy i przedstawienia ich bezpośrednio w tabelerycznej formie, czyli upewniając się, że wszystkie elementy, które rysujemy w taki sposób, żeby móc
potem być pewnym tych danych, na które patrzymy. Musimy spełnić odpowiednie zasady, żeby tego po prostu odpowiednio sobie przygotować te wszelkie kategorie, które potem mają być zliczane w dobry sposób. I jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć zawsze na każdym etapie projektu odpowiednią ilość informacji, żeby wszelkie przedmiary, a potem kosztorysy i już liczenie konkretnych wielkości na potrzeby realizacji zadań sobie tutaj nie tylko szacować, ale wręcz liczyć i zamawiać. Wykorzystania tego wszystkiego już po projektowaniu, oczywiście to jest etap realizacji, czyli tutaj wchodzimy w tą fazę, kiedy to wszystko zaczyna być budowane. No i tutaj znowu dostęp do tej dokumentacji i modeli na budowie, czyli te papierowe rysunki względem tego, co się dzieje jakby aktualnie w jakimś tam modelu. Tutaj oczywiście mamy korzyści związane też z tym, że no, tak naprawdę organizacja dokumentacji na budowie to jest zawsze takie dosyć grube zadanie, bez którego no, nie jesteśmy w stanie w aktualny sposób realizować tego, co ma być zrealizowane. I organizowanie tej papierowej dokumentacji zawsze jest pewnym wyzwaniem. Korzystając z platform, które dają nam szansę na no, tak naprawdę przekazanie zawsze aktualnej informacji odpowiednim osobom na budowie i korzystanie z tego, że jest to organizowane w sposób scentralizowany. To jest przykład właśnie schematu związanego z wykorzystaniem tak zwanych platform CDE, czyli Common Data Environment, czyli mamy pewien centralny punkt, który zbiera wszelkie najbardziej aktualne informacje o wszelkich opracowaniach, które są w projekcie. Czyli z lewej strony widzimy taki schemat komunikacji, który jest tradycyjny, czyli różne strony projektu wymieniają się informacjami między sobą, potem z kimś naprzeciwko, różne te informacje gdzieś krążą i na koniec gdzieś z tego musi być wyłuskane to, co jest najświeższe i wszelkie rewizje wydane i tak dalej. Z prawej strony mamy platformę CDE, czyli tej wymiany tych informacji w projekcie, gdzie wszelkie dokumenty dostają swoją datę wpłynięcia, swoją wersję i w momencie, kiedy podmieniamy pewne rysunki czy opracowania, one są z odpowiednią nową rewizją umieszczane, ogłaszane wszelkim stronom, które są istotne pod tym kątem. Więc tutaj nigdy nie mamy tego bałaganu, który polega na tym, że ktoś dostał pewnego maila lub nie dostał, kogoś gdzieś tam wyłączyliśmy z tego procesu niestety przez przypadek i sytuacja przestaje być aktualna. I tutaj korzystając jakby z tego na zasadzie narzędzi chmurowych, tutaj naszym rozwiązaniem autodeskowym jest zestaw usług pod hasłem BIM 360. No i tak naprawdę mamy tutaj do dyspozycji wszelkiego rodzaju wykorzystanie tego na potrzeby jakby poszczególnych stron projektu. I korzystając z tych kolejnych, tutaj mamy tą właśnie łatwiejszą współpracę, szybka wymiana informacji i różnego rodzaju funkcje też, które jesteśmy w stanie wykorzystać, bo tutaj przeglądamy wszelkiego rodzaju treści związane z projektem, czyli możemy każdy z poziomu różnego rodzaju narzędzi, urządzeń jest w stanie przeglądać wszystkie te rysunki, które są aktualne. Nie musimy mieć zainstalowanego danego programu, czyli Revita, AutoCAD'a i tak dalej, żeby po prostu dojść do tych treści, które są dla nas istotne. Mamy tak naprawdę też szansę na takie na żywo zarządzanie pewnymi zmianami i opisywanie tych zmian, komunikację pod kątem samych rysunków i tak samo tych elementów 3D, czyli znowu to, o czym wcześniej mówiłem, jakieś tam śledzenie elementów, które zostały dodane, zmienione. Tutaj jesteśmy w stanie porównywać jakby te modele, które się w różnych wersjach pojawiają w obrębie jakby tej pracy projektowej i potem w trakcie realizacji. I tutaj potem znowu cały system i schemat procedur zarządzania tymi treściami pod kątem akceptacji, czyli są pewne kroki, które możemy sobie zaplanować przejścia jakby tej dokumentacji pomiędzy odpowiednie osoby, które będą akceptować to na różnym poziomie i przekazywać to do realizacji.
łącznie z zapytaniami związanymi z projektem, czyli zgłaszaniu pewnych zmian, potrzeby jakiejś tam zmiany czy zapytania. No i takie konkretne zapytanie przechodzi przez osoby, które mają ustawione role pod tym kątem i trafia do odpowiednich osób i najszybciej, jak to jest możliwe, potem wraca do tej osoby, która zgłaszała to pytanie i po prostu jest w stanie od razu na podstawie tej odpowiedzi jakby kontynuować realizację. No i tutaj właśnie pod kątem wykorzystania takich narzędzi komunikacji i opisywania, raportowania, gdzieś tam zgłaszania pewnych uwag, tutaj mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o wykorzystane właśnie narzędzia i urządzenia, bo to też jest bardzo ważne, że tak naprawdę z pozycji różnego rodzaju sprzętu, który jest też w stanie być używany na budowie, bo to jest bardzo istotne, jesteśmy w stanie jakby opiniować na żywo i zgłaszać jakby te ewentualne poprawki do modelu. Tutaj znowu hasło koordynacji, tu oczywiście to są zawsze rzeczy, które działają bardzo na wyobraźnię, no ale krótko mówiąc, wszystko co na ekranie rozwiążemy jest x razy tańsze względem potem rozwiązywania tego na budowie w materiale, no nie mówiąc o konkretnych kosztach już jakby poprawiania pewnych elementów czy gdzieś tam wymiany części, które niestety okazały się nieskoordynowane lub niepoprawne. Jakość to też jest pewne takie pojęcie, które działa na wielu płaszczyznach w projekcie. Tutaj są też pewne narzędzia związane z jakby oceną tego, co się dzieje, na jakim etapie i co jest w jakim gdzieś tam stopniu skończone. A tutaj też mamy zestaw właśnie takich narzędzi, które jest w stanie w naszym konkretnym procesie dla naszej inwestycji jakby przedstawić szansę na wykorzystanie takiej informacji jako taki ogląd różnych spraw i dojście do konkretnych przypadków. No i potem aż do poziomu powiedzmy kontroli i odbiorów, gdzie możemy zgłaszać pewne usterki, które są wrzucane w tą bazę. Jest to znowu komunikowane na wszystkie strony, gdzie jest to potrzebne jakby do dojścia i jesteśmy w stanie to wszystko w ramach tego naszego całego projektu w naszej platformie. Tak naprawdę w trakcie trwania projektu i realizacji później mamy no, taką wielką historię o tym, co się wydarzyło, jak do tego wszystkiego doszło, jaka była komunikacja między osobami i tak naprawdę jest to bardzo duża baza potem do wykorzystania w rozmowie o danym projekcie w kontekście jakby kolejnych, czyli w takiej powiedzmy w procesie uczenia się na błędach, ale też wykorzystania tych mocnych stron, które się działy. No, jest to zawsze cała historia tego, co się faktycznie wydarzyło i jest to oczywiście też opisane dużą ilością danych, które jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć, pewnych statystyk, jakichś tam częstotliwości wystąpienia różnych tam błędów lub problemów. Bardzo dużo z tego tutaj ostatecznie można sobie wyciągnąć w ramach procesów kontynuacji jakby nauki z tego, co się wydarzyło. A jeśli chodzi o korzyści, jeszcze tutaj oczywiście no to jest taki może trochę humorystyczny przykład, ale wszyscy znamy tego typu problemy, czyli znowu wykorzystanie tego, co daje nam ten realne przedstawienie wszelkich elementów naszego budynku w formie tych modeli trójwymiarowych, które są dostępne dla wszystkich jakby w zależności od technologii, w której się posługujemy, no daje nam szansę na to, żebyśmy przewidzieli pewne historie, które kiedyś w dokumentacjach płaskich mogły być pominięte i po prostu dzięki tym danym, które też stoją za tymi wszystkimi elementami, jesteśmy w stanie przewidzieć pewne rzeczy i nie doprowadzić do takich właśnie obrazków. Kolejna kwestia to jest czas realizacji inwestycji. To jest też taki zawsze takie przeświadczenie pewne, że no, mamy tak naprawdę dużo więcej do zrobienia jako różna strona jakby projektowa jakby w tym procesie, żeby zrealizować te modele. Potem po stronie
wykonawcy lub inwestora muszą być osoby, które będą to organizowały pod kątem wykorzystania tego BIM-u, analizowały i tak dalej, ale no, wszystkie przykłady pokazują, że problemy rozwiązane jakby na ekranie komputera i w tej fazie projektowej tak naprawdę no, przekładają się na zwielokrotnione korzyści czasowe i też oczywiście majątkowe, ale tutaj mówimy głównie teraz pod kątem czasu, potem w trakcie realizacji. No a tak naprawdę wykorzystanie też takich, takich metod, które spowodują, że zaplanujemy sobie pewne działania względem budowy, bo to też są bardzo szerokie rozwiązania związane z tak zwanym BIM-em 4D i wyżej. To 4D oznacza dodanie jakby do tych naszych trzech wymiarów modelu przestrzennego wymiaru czasu, czyli jesteśmy w stanie zarządzać trójwymiarowym harmonogramem budowy, który jest w stanie nam podzielić te elementy, które są wykonane jakby w modelu, które są potrzebne do realizacji. Jest w stanie nam poukładać w czasie, jesteśmy w stanie zarządzać tym i też w trakcie trwania budowy weryfikować, gdzie faktycznie jesteśmy względem tego, co zostało zaplanowane. Aż po przykłady wykorzystania zaawansowanych tutaj narzędzi BIM-owych do realnego planowania i kontroli występowania narzędzi, ludzi, gdzieś tam urządzeń różnego rodzaju na budowie i zarządzania tym z pozycji jakby całości informacji o projekcie. No i dzięki temu po prostu, już tam gdzieś coś mignęło, dzięki temu jesteśmy w stanie jakby ten czas zaplanować i potem co do jednego dnia czy godziny wiedzieć w trakcie realizacji, gdzie tu się znajdujemy względem tego planu. A tu kolejna rzecz jest związana z odbiorem prac budowlanych. Tutaj to jest taki temat związany z, też oczywiście z wykorzystaniem tego, co w modelu jest narysowane i jakimś takim zderzeniem tego z tym, co zostało faktycznie wykonane. Tutaj wchodzą już technologie związane z skanowaniem 3D na przykład, czyli stawiamy na budowie co ileś tam dni w danym miejscu, w zależności od skończenia jakby jakichś tam prac. Skaner 3D powstaje z tego tak zwana chmura punktów, którą potem podczytujemy w jednoznacznym miejscu z względem projektu na komputerze już w modelu. No i możemy tutaj na tym przykładzie zobaczyć, że dany gdzieś tam kanał został wykonany ileś tam niżej niż został zaplanowany w projekcie. Jesteśmy w stanie ileś takich rzeczy sprawdzić w sposób w miarę automatyczny, wygenerować pewne geometrie, które są w stanie nam pokazać po prostu różnicę projektu względem realizacji. To są bardzo duże możliwości pod kątem też wykorzystania w takich zagadnieniach związanych z wizualizacjami, tak zwanym VR-em, czyli wirtualna rzeczywistość i AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, czyli na różnym etapie wizualizacja to może jest taki coś, co nie jest z jakiegoś powodu, jakoś to nie chcę się włączyć, przepraszam za to. W każdym razie tutaj mamy możliwości związane z wirtualną rzeczywistością w taki sposób, że jesteśmy w stanie poruszać się jakby w pseudo rzeczywisty sposób po tych przestrzeniach, które projektujemy, czyli chodząc po podłodze u nas w biurze możemy używać narzędzi przede wszystkim związanych z goglami, takimi, które pokazują nam trójwymiarową przestrzeń naokoło nas, lub chodząc też tutaj w tej rozszerzonej rzeczywistości, czyli na tym trzecim etapie, chodząc już po surowym stanie obiektu, który mamy wykonany, możemy widzieć jakby w danym miejscu, jakie elementy tam zostaną dodane pod kątem na przykład instalacji i przeglądać już konkretne potencjalne elementy, potencjalne miejsca, w których będą problemy koordynacyjne i zaplanować jakby, nie wiem, na przykład prowadzenie zawiesi, jakieś tam przejścia pomiędzy elementami. Bardzo duże możliwości stawia właśnie taka technologia oparta właśnie o te o widzenie przestrzenne nałożone na tych elementów 3D, nałożone na rzeczywistość, która nas już otacza w sposób jakby zrealizowanych elementów. Tutaj kolejny etap jest związany oczywiście z tym
już etapem po realizacji, czyli zarządzanie obiektem, który już został wykonany. Tutaj też od razu wchodzimy w temat, który jest związany z modelem powykonawczym, czyli to opracowanie, dokumentacja powykonawcza, którą znamy też z tradycyjnej wersji, zazwyczaj zawierała po prostu zestaw jakichś tam uwag, które wynikały ze zmian w trakcie realizacji, które często są wprowadzane jakby w ramach uszczegółowienia tego modelu, projektu wykonawczego, gdzieś o jakieś szczegóły, które zostały wykonane inaczej. Tutaj korzystając jakby z tego modelu, który wykonaliśmy jako projektanci na przykład na cele zrealizowania projektu, jesteśmy w stanie po pierwsze pokazać różnice albo przy wykorzystaniu tych chmur punktów skanowanych, na które patrzyliśmy przed chwilą, jako przykład jesteśmy w stanie pokazać różnice, które wynikły w czasie realizacji i poprzesuwać odpowiednie elementy tak, żeby stworzyć ten obraz, który faktycznie został wykonany. Ale po drugie, ten zestaw informacji, który był potrzebny do realizacji, mógł być dużo mniejszy niż ten zestaw informacji do poszczególnych obiektów, które chcemy wykorzystać potem w trakcie eksploatacji tego obiektu, czyli mówimy o zarządzaniu pewną treścią, która znajduje się w naszym modelu pod kątem już danych związanych z choćby kartami gwarancyjnymi, z lokalizacją różnych elementów, z tym, gdzie znajduje się jakiś tam, gdzie znajduje się podłączenie danego elementu i to niejednokrotnie jeszcze opisane kodami QR, które jesteśmy w stanie wygenerować na odpowiednim momencie trwania jakby realizacji. Korzystając jakby z dodatkowych narzędzi, jesteśmy w stanie potem skanując te kody QR otrzymać ten zestaw właśnie danych pod kątem danego urządzenia. Czyli w momencie, kiedy mamy na przykład do dyspozycji taki model już jako zarządca budynku albo jako właściciel, inwestor, który już wykonał ten obiekt, jesteśmy w stanie podejść do danego urządzenia, które jest tam jakąś oprawą oświetleniową, jest jakimś nawiewnikiem, różnym urządzeniem, które się składa właśnie na funkcjonowanie tego naszego obiektu i tak naprawdę otrzymać informacje związane z tym, gdzie ten obiekt się znajduje, jakie ma karty gwarancyjne, kiedy się kończy ta gwarancja, co jest potrzebne względem niego do eksploatacji. Bardzo wiele różnych informacji można uzyskać po prostu i planujemy tego typu informacje w materiałach, które planujemy jakby w ramach umowy i tak naprawdę zobowiązują te materiały osobę, która tworzy ten model do wprowadzenia jakby spójnej informacji, którą sobie planujemy w projekcie. Czyli ta informacja potem zostaje tam zaktualizowana i tu na tym przykładzie właśnie jest akurat przykład konstrukcji stalowej, która jest złożona względem modelu z odpowiednich elementów i na podstawie tych kodów QR, tu w przypadku jeszcze nawet realizacji, jesteśmy w stanie wykorzystać taką informację. Czyli model jednoznacznie jest w stanie się skomunikować jakby z tą rzeczywistością w postaci tego, że no, oznaczamy pewne elementy na podstawie właśnie takich kodów, które potem mają bezpośrednie odzorowanie w tej naszej bazie danych pod kątem BIM-u. Czyli te wszystkie elementy mogą mieć informację aż do końca funkcjonowania obiektu, kiedy one powstały, z czego się to składa, jakie to ma swoje dane pod kątem wielkości, jakieś tam klasy stali i tak dalej. Tutaj jest taki slajd związany jeszcze z BIM-em na świecie pod kątem standardów. Ja zostawię ten temat koledze Jakubowi, który dzisiaj w panelu po południu, tam w okolicach godziny 14, będzie opowiadał o tego typu historiach związanych właśnie z tym, o standardach i tym, jak to funkcjonuje. Tutaj jeszcze chciałem nawiązać do kilku takich przykładów przetargów, które opierały się o BIM w Polsce na takie inwestycje, które są inwestycjami publicznymi. To są takie przykłady, które gdzieś tam kończą się na zeszłym roku, ale
coraz więcej tak naprawdę mamy bardzo konkretnych wymogów i narzuconych z góry potrzeb związanych z wykorzystaniem bezpośrednio już BIM-ów w poszczególnych inwestycjach, czyli nawet te inwestycje publiczne jest to w pewien odgórny też sposób powoli narzucane i w Unii Europejskiej jest bardzo to już konkretnie wdrażane w poszczególnych państwach, gdzie jest właśnie mowa o tym, tu Jakub też w szczegółach też będzie mówił o paru tego typu przypadkach, ale mamy pewne narzucone potrzeby związane z tym, żeby opracować tą dokumentację w technologii BIM do po prostu projektu i realizacji jakby danego zadania w ramach przetargu publicznego. Tych przykładów w tym roku też pojawiło się ileś kolejnych. Ta lista akurat się zamyka na zeszłym roku, ale tutaj tego będzie coraz więcej, te wymogi się konkretyzują i też jest takie zagadnienie związane z tym, jak te pod kątem tych standardów BIM też jak tego typu przetargi powinny być zrealizowane pod kątem właśnie tych wymagań BIM, jak te dokumenty, które właśnie wynikają z tego, że inwestor publiczny lub też prywatny stwierdza, że ten BIM jest potrzebny i co z tym jakby dalej mamy zrobić. To jest taka humorystyczna trochę grafika, która pokazuje po kolei pewne takie scenariusze, które dotyczą jakby tego samego przypadku. I tutaj pierwszy slajd się nazywa jak klient to przedstawił, jakby wytłumaczył, co potrzebuje. Drugi to jest project manager, jak to zrozumiał. Trzeci, jak inżynier to zrozumiał. Czwarty, jak ktoś, kto napisał jakby program tej inwestycji, to opisał. Czwarty z tym fotelem jest związany z tym, jak dział marketingu to sprzedawał klientom. Potem dolny rząd to jest pierwszy z nich, to jest jak wyglądała dokumentacja, czyli co z dokumentu tak naprawdę było wiadomo. Kolejny to jest, co faktycznie zostało zainstalowane jakby na miejscu pod kątem tej infrastruktury. Ile potem ten roller coaster jest to, ile inwestor zapłacił. Jak było rozwiązane potem, kolejny to jest, jak były rozwiązane te problemy zgłoszone z tą realizacją, a na koniec to, co tak naprawdę klient potrzebował. Czyli tutaj odpowiedzią na te problemy, które wynikają z tego, że wrzucamy hasło BIM i nie wiemy do końca z każdej strony, co to znaczy i kto czego się spodziewa, to są takie właśnie dwa główne dokumenty, które istnieją jakby jako podstawa tego, co się ma wydarzyć. Tutaj też Jakub będzie o tym też wspominał, więc nie będę tu za dużo tego rozwijał, ale to przede wszystkim są ten skrót AR, który oznacza właśnie te wymagania jakby zamawiającego, czyli to jest podstawa do jakby kontynuowania rozmowy z projektantem i wykonawcą, a BEP, czyli ten BIM Execution Plan, to jest już odpowiedź na te stawiane wymagania, które tak naprawdę ostatecznie wspólnie jest określone jako ten plan realizacji BIM i tutaj określamy sobie po prostu wszelkie wymagania i oczekiwania pod kątem tego, co ma powstać i dlaczego. I to się łączy z pewnymi zagadnieniami związanymi z klasyfikacją elementów, czyli mamy pewien podział elementów na odpowiednie kategorie, które będą występować w tych naszych opracowaniach, w tej naszej bazie danych, którą jest właśnie ten nasz cały BIM. Aż potem po takie dwa zagadnienia, które są związane bardzo dużo z tym, co jest do wykonania w jak głębokim stopniu, czyli poziom szczegółowości informacji, LOI oraz LOD, poziom szczegółowości geometrii. To jest to, czego tak naprawdę zacząłem, czyli mamy tą sferę geometryczną tego, jak co wygląda i dlaczego. I mamy poziom szczegółowości informacji, czyli ta cała sfera jakby naszego projektu, którą możemy nazwać tak naprawdę tą bazą danych. I tu na odpowiednich etapach projektu określamy sobie, co jest potrzebne, czyli na przykład jeśli mówiliśmy o tym projekcie powykonawczym, tym modelu, który jest nasycony
pewnymi danymi, które dają nam szansę na wykorzystanie właśnie informacji o gwarancjach i różnego rodzaju danych pod kątem tych elementów, na które patrzymy w rzeczywistości już jako zarządca i znajdziemy je w modelu, no to sobie określamy, jakie informacje musimy w takim opracowaniu zawrzeć, a które są potrzebne na przykład tylko w trakcie realizacji. I ostatecznie znowu te przykłady jakby tej dokładności geometrycznej, tutaj w takiej skali 200, 300, 350, 400, w zależności od tego, jaką skalę stosujemy, jest pewien opis, co musi się zawierać w takiej dokładności jakby modelu pod kątem tej geometrii, czyli taka ściana może być pewną bryłą, która nie ma w środku żadnych warstw zbrojenia i wszelkiego rodzaju szczegółów, jest po prostu bryłą, która jest nazwana jako ściana, powiedzmy, żelbetowa, aż po najbardziej dokładne wersje, czyli pręty zbrojeniowe, gdzieś tam jakieś przerwy robocze i wszelkiego rodzaju informacje, które się mogą tam znajdować, które są realne w trakcie budowy. I odpowiedzenie sobie na to pytanie, w jakim realnie, w jakim stopniu szczegółowości potrzebujemy tego modelu, jest bardzo istotna na etapie właśnie tworzenia jakby tych wymagań w momencie, kiedy stawiamy no, te wymagania przed jakby realizacją danemu podmiotowi, czyli na przykład projektantowi. Dobrze, ja w takim razie przekażę teraz dalej głos Jarkowi Szepietewskiemu, który będzie to kontynuował pod kątem następnych jakby podpunktów z naszego tematu. Ja Państwu dziękuję na razie. Jarku, czy jesteś gotowy dzięki tutaj? Już się przełączam. To nie to. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. O, teraz widzę, że jest pulpit. Słychać. Jest wszystko w porządku. Widać Cię też. Z widzenia muszę za chwilę się wyłączyć, bo nakładając zdalne nauczanie dzieci z tyłu, to trochę mam problem z internetem, ale jakoś sobie poradzimy. Tak jak Maciek wspomniał, ja postaram się na podstawie jednego z naszych klientów, czy będą jakieś wtrącenia również od innych klientów, postaram się przedstawić jedno z naszych wdrożeń dla klienta, który no jest w pewien sposób, w taki pozytywny sposób, jakoś wyróżnia się swoim sposobem podejścia do tego wdrożenia, wyróżnia się no, dla mnie bardzo pozytywnie, a zaraz spróbuję jakoś bardziej to może argumentować konkretnie już, tylko chciałbym wyłączyć jeszcze może kamerkę, żeby nam płynniej działało. Tą firmą jest Golub Guesthouse, z którą to spotkaliśmy się przy okazji takiego oto projektu, takiej inwestycji. Ona w zasadzie już jest na ukończeniu. Oczywiście nie był to pierwszy klient, który zdecydował się realizować swoją inwestycję w BIM-ie. Byli ktoś tam wcześniej były jakieś firmy, które próbowały też to zrobić. Z tym, że tutaj mamy takie dwa rodzaje podejść jakby do tego tematu. Część klientów w mojej ocenie, jakby przedstawię to teraz jako jakby takie mniej korzystne podejście, żeby nie powiedzieć nic poważniejszego, żadnego słowa nie użyć, mniej korzystne podejście, tacy, którzy no płacimy za ten BIM, dopłacamy, więc po prostu spodziewamy się, że to będzie wszystko, chcemy wszystkiego. Po drugiej stronie klienci tacy jak Golub Guesthouse, podejście takie zdroworozsądkowe, krok po kroku, z inwestycji na inwestycję, widać, że ta świadomość rośnie i że również oczekiwania też jakby zaczynają się bardziej jakoś tam klarować i coś
na czym na początku, załóżmy jeszcze przy mennicy, nie tyle nam nie zależało, co nie było żadnego nacisku, żadnego narzucania jakby swojej woli. Tu bardziej myślę oczywiście o tym, co już Maciek kilkukrotnie tu wspomniał, bo rzeczywiście z perspektywy inwestora jest to niezmiernie ważne, ten dokument AIR, czyli te wymagania. Początkowo pewne rzeczy trzeba umieć i właśnie to jest sztuka, którą tutaj akurat ta firma bardzo fajnie potrafiła zrealizować. Trzeba umieć jakby odpuścić pewne rzeczy, rzeczywiście wybrać sobie jakieś cele, skupić się na tym i na jednej inwestycji z sukcesem, bo jakby rzucić się na wszystko, to dla mnie nie jest sztuka, a generalnie ja jako projektant wcześniej miałem niestety nieprzyjemność pracować na projektach z wymaganiami BIM-owymi, które generalnie chciały wszystkiego, ludzie chcieli się doktoryzować na temat tego, czy zamodelowanie przez architekta farby grubości 2 mm zmieni nam GLA budynku, czy już abstrahując od tego, jak jest to łatwe bądź trudne, czy tutaj bardzo trudne w realizacji. I niestety brałem udział w takich projektach, gdzie po prostu to, co też Maciek wspomniał, jakby akurat na przykładzie tej huśtawki, ja bardziej posługuję się przykładem samochodu, nie można pójść i powiedzieć, zarzucić sobie, chcę kupić samochód. Jeżeli nie dookreślimy tego, to ktoś nam coś da, jakiś samochód, ale czy 100 tysięcy złotych jest uczciwą kwotą za to? Dopiero dowiemy się po fakcie. Albo z drugiej strony, jak ten dostawca zacznie nam doklejać różne bajery, spoilery, bo te nasze oczekiwania wyjdą już w trakcie albo po fakcie jeszcze gorzej, to z tego powstanie paszkwil generalnie, a nie samochód czy też projekt, inwestycja. Więc oczywiście ja jestem zwolennikiem, bardzo wspieram takie podejście. To nie jest jedyny klient, który tak podchodzi do tematu, ale jeden z pierwszych tutaj jakby w mojej obecności. Ja zresztą nie ukrywam, też jakby wszystkich inwestorów do takiego podejścia namawiam z drugiej strony, bo i wdrożenie jakby po stronie inwestora wymaga wtedy mniejszych środków, mniej osób jest zaangażowanych, jakby da się to bardziej wpleść gdzieś tam w te procesy, które są, a nie robić rewolucję. Firma Golub Getthouse tak naprawdę na pierwszy cel, główny cel BIM-owy, tutaj Maciek wspominał o tym 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, tak naprawdę firma Golub Getthouse na pierwszy cel wzięła sobie na tej inwestycji, na główny cel, to zarządzanie obiektem, czyli facility management, przeskakując niejako, oczywiście tego nie da się przeskoczyć, ale rzeczywiście może nie tyle omijając, co bez jakiegoś takiego bardzo rygorystycznego jakby sprawdzania tych wcześniejszych, bo to jest akurat bardzo dobry przykład tego, że nie trzeba wszystkich tych kroków realizować po kolei, żeby osiągnąć swój cel. Celem tu było facility management. Facility management, czyli informacje, które będą wprowadzone do modelu, a następnie popłyną sobie do systemów, które firma zarządzająca tym obiektem, do systemu, którego będzie ona używała. Oczywiście no my tutaj akurat z różnych powodów zdecydowaliśmy się nie robić tego przez taki ogólny, powiedziałbym, standard właśnie przy tym przejściu do FM-u z BIM-u COBE, a to dlatego, że no, do systemu zarządzania może nie mogę powiedzieć, została wybrana już wtedy, ale wielce prawdopodobne było już wtedy, że będzie to rozwiązanie, które tego po prostu nie jest w stanie tego formatu COBE obsłużyć, więc to zostało skreślone na samym początku. Są systemy TFM-owe, które potrafią bezpośrednio
zintegrować, zaimportować informacje przechowywane w tych bazach danych BIM-owych, w modelach BIM, ten system też do tej grupy nie należał. Więc zostało nam, wybór już był prosty z jednego, zostało nam zrobić to zupełnie indywidualnie, zupełnie niestandardowo. Tutaj nie ukrywam, no duża rola generalnie, jakby nie tylko w integracji, ale duża rola w tych integracjach i w samym w ogóle budowaniu tej bazy danych jest po stronie generalnego wykonawcy, który tutaj też no, wykazywał się dużą kreatywnością, tylko kreatywnością absolutnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no bo tak jak mówię, to było pewnego rodzaju praca taka prototypowa, a musimy no, zdawać sobie sprawę, musimy mieć świadomość, o jakiej ilości parametrów i jakiej ilości danych my mówimy. No proszę pamiętać, że to jest, no patrząc na ten, nawet na ten wyizolowany tutaj model tylko instalacji, mówimy o kilkudziesięciu tysiącach elementów, z których każdy ma po kilka, kilkanaście parametrów do wpisania, więc to jest ogromna praca, zarówno jakby wprowadzenia tych danych, jak i nadzorowania, w ogóle skoordynowania tego wprowadzania, jak i sprawdzania, zarówno po stronie generalnego wykonawcy, jak i inwestora. To jest no naprawdę kawałek spory pracy. No ale teraz no, jesteśmy na etapie rzeczywiście już integrowania tego, tych danych dalej. Ja może troszkę później jeszcze do tego nawiążę. Drugim celem takim trochę, no nie wiem, czy mogę powiedzieć przy okazji, no ale chyba tak zostanę przy tym stwierdzeniu, trochę tak przy okazji, była po prostu nauka tego BIM-u. Co z tym można zrobić rzeczywiście, jakie korzyści możemy mieć? Tutaj nie mieliśmy jakby od początku planów robić zestawień, robić różnych tam innych rzeczy. W praktyce okazało się, że nam się to bardzo przydało, ale to za chwilę do tego wrócę. My generalnie pojawiliśmy się tam, w sensie przy tej inwestycji, stosunkowo późno, bo to już było na etapie podpisywania umowy z generalnym wykonawcą, więc no nie jest to już idealny moment na jeszcze stawianie warunków i modyfikacje jakby warunków tej współpracy. To niestety w tamtym czasie i pewnie dzisiaj też niejako jest pewnego rodzaju standard, że ten BIM, ktoś sobie przypomina o nim w ostatniej chwili, o zaraz, jeszcze mogłoby to być w BIM-ie zrobione. I jakby to tak trochę idzie obok kontraktu, obok tych takich formalnych umów, które właśnie tutaj zacząłem wyświetlać. Ja nie będę przez to przechodził. O ile w tamtym czasie, do tamtego czasu firmy już dosyć tam dobrze kojarzyły, co to jest BEP, czyli ten dokument odpowiadający bardziej na pytania, jak to zostanie zrobione, o tyle brakowało świadomości, a przede wszystkim dokumentów na rynku z tymi z wymaganiami ze strony inwestora. My pojawiliśmy się w takim momencie, że no już jeszcze jakimś takim rzutem na taśmę w ostatniej chwili chcieliśmy doprecyzować jakieś te wymagania, jakoś to formalnie spisać, żeby te reguły, że tak powiem, współpracy tutaj jeszcze ustalić. Tu już Maciek oczywiście o tym wspominał, Kuba jeszcze będzie o tym mówił. No to chaos z tej konferencji wybrzmi, że ten AIR ze strony inwestora jest niesamowicie ważnym dokumentem opisującym no nazwę to produkt, nazwę to produktem, jakkolwiek, nie wiem, źle to może dla niektórych zabrzmieć, ale wprost po prostu
to zamówienie musi być w jakiś sposób opisane, co to ma być, na czym nam zależy. Ja powiem szczerze, dopóki byłem projektantem przez kilkanaście lat, pewne rzeczy nie przychodziły mi absolutnie do głowy, że ktoś może jako projektant taki numer na przykład klientowi wywinąć. Od momentu, jak zacząłem się spotykać ze strony inwestora i słuchać historii różnych, bo ja jestem zdania, że ten dokument, na przykład AIR, powinien być, znaczy i BEP-y tak samo, powinny być maksymalnie zbite, maksymalnie zwięzłe, najkrótsze jak tylko się da, ale jednocześnie najkonkretniejsze jakie się da. I to jest trochę taki tutaj coś, co trzeba jakiś kompromis, jakiś złoty środek znaleźć. Dla nas tym trudniejszy jako AEC Design, że bardzo często my stajemy pomiędzy dwoma naszymi klientami. Inwestor jest naszym klientem i na przykład projektanci są naszym klientem. I z jednej strony inwestor chce dużo, chce czegoś więcej, z drugiej strony jest projektant, który wie, że to będzie go kosztowało więcej pracy, więcej wysiłku i tak dalej. No naszą rolą jest momentami tłumaczenie, nie zawsze się da, tłumaczenie inwestorowi, że być może niekoniecznie trzeba mieć aż tak do tego szczegółowe podejście, być może wyciągniemy to z czegoś innego. Jakby wypracowanie takiego, takiej jakiejś metody, żeby te cele oczywiście z inwestycji na inwestycji osiągnąć, ale z drugiej strony jak najmniej ingerować w, no bo oczywiście nie myślę tylko o projektantach, o wykonawcach i generalnych wykonawcach również, żeby jak najmniej ingerować w ich jakby świat, w ich standardy, w ich sposób pracy. No jak słychać, są to jakieś tutaj takie interesy trochę sprzeczne, trochę konfliktowe. Na tej inwestycji ja jakoś tam nie czułem bardzo, że rzeczywiście tutaj dochodzi do jakichś napięć z tego powodu. A co do wracając tego tych dokumentów, no mimo tego, że jestem fanem takich krótkich, też zaskakiwało mnie momentami, że inwestor chce, żebyśmy my wpisali na przykład informacje o jednostkach, bo miał takie, to jakby to się nie bierze z niczego, bo miał przypadek, że ktoś mu dostarczył dokumentację z zagranicy w calach. No i tyle. Prosta sprawa. O czymś, co absolutnie nie przyszło mi do głowy, że trzeba sobie wpisać, że jak, to znowu jest przypadek, że ktoś chciał model, więc został model, ale pozbawiony dokumentacji i parametrów, i ich treści. Więc takie no, dosyć dla mnie niezwykłe, że ktoś popełnił taką pracę. No ale no, oczywiście w zależności od sytuacji, kontekstu, być może to było zasadne. Bardzo gruba pułapka, w którą inwestorzy wpadają, formaty natywne, których często nie wymagają. I też tutaj historie naprawdę z życia, no to już mówimy o naprawdę dużych, no nie wiem jak to nazwać, no psikusem tego nie nazwę, bo o dużych już sprawach, gdzie ktoś, no znowu nie chcę powiedzieć złośliwy, ale z jakiegoś powodu daje tylko model taki do odczytu, w ogóle nieedytowalny. Ktoś chce dalej iść z tym i rozwijać i nie może. Na ostatniej sesji, chyba na ostatniej, to, którą ja będę współprowadził, też pokażemy taki przykład, gdzie z takiego no, modelu IFC, czyli no, coś takiego jak PDF, czyli z plików, które generalnie służą już tylko do korzystania, odczytywania informacji. Ktoś chciał, żebyśmy zrobili z tego edytowalny model. O tym będzie ostatnia moja ta sesja. Więc jakby te dokumenty, no różne są doświadczenia inwestorów, więc różna jest też ich długość. Ja staram się, my się staramy, żeby to było jak najkrótsze, jak najkonkretniejsze. I rzeczywiście, żeby opisywało tylko te aspekty, na których inwestorowi na danej inwestycji zależy, bo nie musi zależeć na wszystkich, jak pokazuje ten przykład. Później zaczęły się jakieś takie spotkania. Początkowo rzeczywiście one były cotygodniowe, tak jak jest na nagłówku. Później oczywiście w miarę jak już
Ta budowa się już rozpędziła, ta częstotliwość już nie była tak duża, to też jest dostosowane do potrzeb po prostu. Umawiamy się, że się spotykamy albo odpuszczamy sobie spotkanie, bo nie ma nic nowego, ciekawego do dyskusji. Także te treści w zależności od rodzaju treści spotkań bardzo różne. Oczywiście częścią były szkolenia, szkolenia takie szeroko pojęte, bo to zarówno software'owe, narzędziowe, Revit, Navisworks, tutaj do jakby konsumpcji, przeglądania tego modelu, Navisworks, jak również jakieś takie rozmowy już szersze, bardziej o jakichś dobrych praktykach, o standardach, nie mówię o standardach tych brytyjskich i tak dalej, tylko jakby o realiach generalnie, o bardziej o doświadczeniach, a nie o jakichś slajdach i teoriach, więc szkolenia, tu akurat jest slajd z detekcji kolizji, to nie do końca było naszym celem, ale oczywiście w ramach szkoleń też to pracownicy po stronie Goldberg Gatehouse poznawali. Znowu różne spotkania w międzyczasie, to były spotkania z różnymi specjalistami, z firmami od zarządzania, z dostawcami oprogramowania do FM-u, weryfikowanie, czy to działa, jak i tak dalej. A propos tej integracji też poświęciliśmy sporo czasu wspólnie z programistami z tamtej firmy, żeby w ogóle umożliwić te integracje, czyli żeby te dane, które tak mrówczą pracą, ciężką pracą generalny wykonawca wprowadzał, żeby no jednak dało się je skonsumować i dało się wykorzystać, bo ja uważam najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to ja niestety przynajmniej kilkakrotnie byłem częścią zespołu, który po prostu zrobił coś, co było na półkę, ewidentnie. Nikt z tego w ogóle nie skorzystał. No jest to, oprócz tego, że przykre, to jest to oczywiście marnowanie jakiegoś tam, niewykorzystanie jakiegoś potencjału, bo potencjał jest, a czasami przez jakieś kosmetyczne niedociągnięcia albo no, z różnych innych powodów, ale mówię, miałem takie sytuacje, że no, wiedziałem, że my jako zespół projektantów, akurat ja jestem konstruktorem, ale w projekt, który mi przychodzi do głowy, tam architekci zostali, czy dali się, czy no, zgodzili się, jakkolwiek to nazwać, na naprawdę popełnili niesamowity wysiłek, niesamowicie szczegółowy model, z którego nikt nie skorzystał, a ten, kto chciał skorzystać, narażony był na gigantyczne błędy, spowodowane generalnie niezrozumieniem tematu i co z czego można wyciągnąć i co za informacje my z tego dostaniemy. Spotkania w międzyczasie jeszcze z generalnym wykonawcą. Generalny wykonawca też dostarczał raporty, więc jakoś tam też to przeglądaliśmy, weryfikowaliśmy, czy mamy jakiś tam progres, czy tych kolizji jest mniej, czy więcej. Chociaż tak jak mówię, tutaj zostało to generalnym wykonawcy, że tak powiem, powierzone, zostawione i tutaj za bardzo my w to nie ingerowaliśmy. Zresztą nie było ku temu za bardzo podstaw. My tak naprawdę skupialiśmy się na tym słowie, na samym końcu, na tych danych, bo rzeczywiście, jak powiedziałem, tego po stronie i wprowadzania, i sprawdzania było bardzo, bardzo dużo. Kolejne szkolenia, bo oczywiście ten proces trwał, więc w międzyczasie pojawiali się nowi ludzie po stronie inwestora, albo ci, co byli, jakby chcieli bardziej zaawansowane jakieś tam wiedzy, doszły do tego szkolenia podwykonawców, którzy tam zaczęli się też pojawiać w różnych zakresach. W międzyczasie były rzeczy, które dla mnie również były nowe, bo ja analizy, ja to nazywałem roboczo analiza śmieciarki, jakkolwiek słabo to nie brzmi, ale no ja takie rzeczy robiłem bardziej do tej pory na zasadzie wymodelowania bryły, która jest zarezerwowana dla tej śmieciarki. Tutaj generalnie analizowaliśmy, i to jest taka czysto geometryczna analiza plus jakieś tam skrypty z mojej strony, analizowaliśmy, ja analizowałem kilka modeli dostarczonych przez inwestora, takich oto pojazdów, bo było jakieś tam ryzyko, niebezpieczeństwo, że
Ta śmieciarka wjeżdżając gdzieś tam zawadzi i rzeczywiście zrobiłem skrypt, który pozwalał, miałem takie sparametryzowaną rodzinę w Revicie, skrypt dynamo, który tym samochodem ruszał do przodu, do tyłu, można go było odwrócić, że on podjeżdżał pod górę, zjeżdżał w dół i szukaliśmy miejsc i on w modelu generalnie zaznaczał ślad ewentualnie gdzie i przy jakich parametrach on zahaczał, no i jeden samochód z tych, które przeglądaliśmy, ja generalnie wykluczyłem, bo się okazało, chciałem to pokazać, ale widzę, że nie mamy czasu. Okazało się, że ten zwis z tyłu był tak duży, że w momencie, kiedy on już tam jednym kołem był na płaskim, na poziomie minus jeden, a drugim zjeżdżał dopiero z rampy, to tym ogonkiem próbował w rampie zrobić dziurę. Dosyć ciekawe spostrzeżenia, analizy. Spodziewaliśmy się gdzie indziej problemów, gdzie indziej one wystąpiły. Innym rodzajem analiz geometrycznych, tutaj Maciek trochę o tym też wspominał, było skanowanie. To też na zasadzie uczenia się. O powodach nie będę mówił generalnie, skąd się to wzięło, bo uważam, że nie powinienem, ale rzeczywiście w podziemiach zaczęliśmy to skanować, ponieważ mieliśmy model, nakładaliśmy skan na model, oczywiście w takim celu, żeby sprawdzić poprawność, precyzję jakby wykonania, w tym przypadku tych ścian murowanych. Tutaj no widać, że tam leciutko ten narożnik nam poleciał, ale generalnie no, proszę zwrócić uwagę, że tu bardziej skupialiśmy się na murowych elementach, ale tam pod spodem widać, że to wszystko jest bardzo starannie, dokładnie wykonane. Generalnie tam przyczyną, pomysłem w ogóle pierwotnym było jeszcze skanowanie stropów i badanie ugięć stropów, ponieważ są generalnie narzędzia, które są w stanie robić nam takie kolorowe mapy, wykresy, jakby odchyłek chmury punktów od modelu projektu wykonawczego. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko że mi wyleciało. Odchyłek, odchyłek. No nic, to nie powiem w takim razie. I tak czas mi się niebezpiecznie już kończy. Drugi rodzaj analiz, mimo tego, że nie zamierzaliśmy, analizy ilościowe. W pewnym momencie powstała realna potrzeba obliczenia kosztów wymiany już zamontowanych, wybudowanych kanałów. I tutaj no rzeczywiście ten model spisał się bardzo dobrze. Pamiętajmy, że mówimy o bardzo precyzyjnej geometrii, o wszystkich złączkach, akcesoriach i tak dalej. W skali 1 do 1, przypominam. Jeszcze tutaj robiłem skrypty, które gdzieś tam zliczały, robiły rozwinięcia blachy, zliczały powierzchnię blachy. I to posłużyło generalnie do oceny kosztów generalnie takiego przedsięwzięcia. Ja nie wiem, może zdążę, tylko zerknę, ileż ja mam jeszcze czasu, bo generalnie z poziomu Navisworksa, mam nadzieję, że go teraz widać, z poziomu Navisworksa, oczywiście my mówimy o takich ilościach elementów, i z poziomu jakby firmy Golub GitHubs i ich umiejętności, oni się szkolili oczywiście w różnych tam zakresach, ale generalnie no, polega to na tym, że zadaje się generalnie pytania do modelu i te pytania nam zaznaczają, wybierają jakiś tam zakres modelu. Tutaj te pytania generalnie widać.
daj mi wszystkie elementy, które w nazwie mają wpisane insul od izolacji. Później tu mam jakieś zapytania o konkretny system i w ten sposób generalnie ja jakby robiłem to zestawienie, bo koniec końców przy pomocy modułu quantification zrobiliśmy zestawienia z tego i firma dalej już dopinała do tego jakieś tam kwoty i zostało to w ten sposób obliczone. Dlaczego to pokazuję? Pokazuję to dlatego, już tak szykuję się do jakby końca tej prezentacji, że no to są generalnie umiejętności, które po stronie inwestora były, czyli umiejętność zadawania tych pytań w celu przeglądania. Przeglądać można w różnym celu, różne mogą być ku temu powody. Natomiast tak długo jak jest to jakaś tam nauka, czy to ciśnienie na tym jest jakieś takie małe, to nie przeszkadza, że ja na każdym projekcie, na każdej kolejnej inwestycji musiałbym zadawać inne pytania, żeby uzyskać odpowiedź na to samo pytanie, bo co projektant, co jakby zespół projektowy, to te parametry mogą inaczej się nazywać. Wracam do tych wytycznych, jakby podejście początkowe zostawiamy dowolność. Podejście już po nabraniu jakichś tam kolejnych kroków świadomości większej, BIM-owej, zaczynamy czegoś tam wymagać. I my już podczas trwania mennicy na dwóch kolejnych inwestycjach już tak swobodnie tego nie mogliśmy zostawić, bo już jakaś tam klasyfikacja, jakaś nomenklatura no już była chęć jakby zapewnienia sobie pewnej jakiejś powtarzalności, więc jakieś wytyczne co do nazewnictwa i parametrów i elementów zostały już wprowadzone. Kontynuując jakby jeszcze przez chwilkę wątek zestawień, oczywiście istnieją do tego różne narzędzia, różne metody i to niekoniecznie zawsze musi chodzić, tak jak na przykład z kanałami, o jakąś tam ofertę, ale to też pokazuje, że jakby, może najpierw przejdę do kolejnego slajdu, że no tak jak tytuł tutaj dałem, rzeczywiście w Excelu jest moc, tak samo jak Excelem, bo przy pomocy tego głównie przeszliśmy do FM-u z BIM-u, ta bezpośrednia integracja, to mówię, wracam do tej kreatywności i do propozycji rozwiązania zaproponowanego przez generalnego wykonawcę, ona też się opierała na Excelach, jakoś tam fajnie zorganizowanych. Tak, ostatnie bardzo świeże jakieś nasze dokonania z innym inwestorem pokazały nam dobitnie, że i to też jest nasza rola gdzieś tutaj w tym wszystkim, że no w tych Excelach generalnie, które gdzieś tam leżą u klientów, tam jest wiedza, tam jest doświadczenie, tam jest know-how tych firm. Naszym zadaniem jest zapewnienie, że zarówno my tutaj możemy działać i tak działamy, i od strony jakby tego integratora, czyli my piszemy rozwiązania, czy to przy pomocy Dynamo, czy przy pomocy nakładki, tak jak w ostatnim przypadku, piszemy rozwiązania, które powodują, że te Excele, do których pracownicy inwestora w danej firmie są bardzo przyzwyczajeni, którym ufają, których używają przez lata, nie wyrzucamy ich za okno, tylko my próbujemy spowodować, żeby zarówno od strony wytycznych, jak i od, być może potrzeba jest stworzenia jakichś dodatkowych narzędzi, żeby te Excele były zasilane tylko bezpośrednio z BIM-u, z tych baz danych. Natomiast, żeby to oczywiście było możliwe, że jakieś tam specyficzne zestawienia działają, no to modele muszą spełniać te specyficzne warunki, a o specyficznych warunkach trzeba powiedzieć w AI-erze. I to prowadzi generalnie do, ja nazywałem to wytyczne plus, czyli do tego, że już z obojętności, bo i tak nam jest to niepotrzebne do niczego,
to no, absolutnie pozytywne, że to było wtedy inwestorowi obojętne. Jakby postawy takiej obojętnej, w momencie, kiedy już mamy jakąś kontynuację tych danych i wiemy, że coś tam będzie je dalej przechwytywało i robiło, no to już ta obojętność przestaje działać i musimy te wytyczne plus w postaci bardziej szczegółowych jakichś wytycznych, zapewnienia sobie jakiejś tam nomenklatury, musimy sobie zapewnić. I to tutaj w firmie Golub Guesthouse się też zadziało już. Tam znowu na jednym z projektów jeszcze bardzo fajną rolę tym razem architekci też zrobili, ponieważ z kolei oni spieli to wszystko jeszcze ze specyfikacjami technicznymi, więc jakby ten sposób, nomenklatura kodowania ma odzwierciedlenie swoje w specyfikacji technicznej, co jeszcze jakby dopełnia jakby ten obraz. Szczegółowiej jeszcze, może nie konkretnie o tym przypadku, ale o tych właśnie wytycznych opowie Jakub w ostatni, znaczy w swoim tam jakimś wejściu o 14, a ja o dziwo punktualnie staram się zakończyć. Dziękuję tym samym za uwagę. Ja się jeszcze wtrącę tylko w kwestii pytań ze względu na to, żeby tutaj nie ujmować jakby czasu na prezentację. My się tu postaramy podpowiadać tekstowo po prostu w ramach tego Q&A tam w panelu, więc tutaj też Jarek za chwilę uzupełni swoje odpowiedzi. Ja już tu kilka odpisałem, więc w ten sposób spróbujemy jakby się do tego odnieść. Więc również dziękuję.